Na live, jest go live i jesteśmy live. Tak mi tutaj jesteśmy wychodzi live. Na to, że jesteśmy live. Poczekamy chwileczkę, aż się poprzyłączają nasi dzisiejsi towarzysze. Kto nam tutaj będzie towarzyszyć dzisiaj? A czekaj, ja sobie zobaczę. Jesteśmy w dobrym miejscu. Widzę nas. Super. No to co, witamy wszystkich. Włosy mamy już poprawione, także jesteśmy zadowoleni. Tak, poprawialiśmy włosy przez 5 minut, zanimśmy weszli live. No, chociaż jeszcze coś tutaj trochę stoi, ale dobrze, widocznie na tym ma stać. I to jest, widzisz, Sylwia, no już się, już my, teaching się już zaczął, dlatego że po prostu w którymś momencie trzeba odpuścić perfekcjonizm i po prostu zacząć, nie? Bo no dokładnie. Nigdy się tych włosów do końca nie ułoży w 100% perfekcyjnie. A nawet nigdy jak się ułoży, to w trakcie się może przesunąć gdzieś, nie? Może się przesunąć. Nigdy tej książki się nie napisze tak, że nie dałoby się jej trochę poprawić. Zawsze tam trzeba coś dokładnie. Jeszcze. Nigdy ten głos już nie jest wytrenowany. Więc po prostu myślę, że trzeba zacząć, zanim to jest perfekcyjne. Ale też coś poprawić trzeba przed rozpoczęciem. No, żeby jakoś wyglądać. Także fajnie, bo tak sobie lekko popłynęliśmy. Widzę, że nas już jest więcej, także witamy Was, kochani. Ja wiem, że niektórzy z Was już byli z Michałem na porannej praktyce oddechu. Ty codziennie prowadzisz, prawda? Każdy dzień jesteś w poranku. Poniedziałek, piątek. Poniedziałek, piątek. I potem w sobotę, w niedzielę jest też jakaś wieczorna praktyka, taka o innym charakterze, czyli o bardziej charakterze energetycznym, chociaż te poranne się już zaczęły zmieniać z fizjologicznych też w takie półenergetyczne, więc mamy takie kombo trochę dla ciała, trochę dla ducha. Przyznać się, kto tutaj rano śmiga z Michałem i oddycha? Ja przyznaję bez bicia, że ja zazwyczaj po fakcie odsłuchuję. Nie o poranku, ale po fakcie. Ja rano mam zawsze taki przypływ jakiejś weny i jak gdzieś ten czas mi ucieknie, to potem już nie ma do tego powrotu. Jak mam pisać czy coś robić, to musi to być rano, wiesz? I to jest taki czas, że po prostu muszę o to zadbać, żeby wszystko poodcinać i naprawdę dać sobie do tego przestrzeń. No. Tak, Co, masz coś z opóźnienia? Chwileczkę, czekaj. Nie. A? Po prostu włączyłem na chwileczkę. Tak, o, już wszystko gra. Jest? Już jestem. Okay. Jestem. Ja myślę, że jakby taka wena nadchodzi, no to jest ten moment, te poranki na tworzenie wizji to jest w ogóle super moment, nie? Żeby w tym momencie człowiek dopiero się budzi do dnia i ten świat można sobie zaprojektować, więc to jest super. Ja myślę, że każdy też ma troszkę może inaczej, ale jest coś takiego magicznego w tym byciem o poranku ze sobą. I to też tak u mnie obserwuję, że to niekoniecznie musi być koniecznie piąta, szósta rano, tylko dla mnie ósma jest całkowicie wystarczająca. Bez presji. Prawda, prawda. Bez presji. Tak, to trzeba jakoś do siebie dopasować, mi się wydaje przede wszystkim, nie? Więc to jest tutaj kluczowe, że te poranki trzeba jakoś tak ze sobą uzgodnić. Ale jest też coś takiego pięknego, nie pamiętam, który to autor powiedział, że on pisze tylko wtedy, kiedy ma natchnienie. I zawsze dba o to, żeby mieć natchnienie pomiędzy 8 a 11. Więc z jednej strony to... Wiesz co? Taki oksymoron, nie? Z jednej strony ten flow jest nam potrzebny, a z drugiej strony ja myślę, że struktura pomaga ten flow otworzyć, więc... To jest wtedy taka gra pomiędzy strukturą a przepływem czy natchnieniem. Wiesz co, jak ja odeszłam od pracy w korporacji, to byłam bardzo na nie. Wszystko negowałam, co miało być, wiesz, zaplanowane w jakiejś strukturze, bo to znowu wejście w drugą skrajność. I czekałam na takie momenty, wiesz, że przyjdzie taka, wiesz, fala inspiracji, ale bardzo długo, mogłam sobie długo czekać, bo jakoś to się tak nie pojawiało, im bardziej czekałam. I tak jak mówisz dokładnie. Teraz to teraz bardziej tak widzę, że jak się stworzy ku temu odpowiednie warunki i się do tego stawi, to wtedy rzeczywiście przychodzi, nie? Nawet jeżeli umysł podpowiada, że no nie bardzo. Dobra, nie, wiesz co? No. Mam takie dwie opowieści o tym, co no ty powiedziałaś. No pewnie. Jedna jest taka z Ewki Foley, ale ja też tego doświadczyłem. Ewa Foley, jak robiła swoje karty inspiracji, to mówi, no leżę na plaży,
No leży na plaży i chce się opalać, a tu po prostu no cały czas to idzie pisz, a ona mówi, no ale ja chcę się opalać, a tu idzie pisz, no ale ja przecież nie będę pisać, ja się chciałam opalać. No i potem przestała się kłócić, poszła i napisała to w jeden dzień. Jest coś takiego, że w którymś momencie jak się otworzy przestrzeń w nas, taka kreatywna, twórcza, o ile to się otwiera w nas, a nie przychodzi spoza nas, to zależy jaki koncept przyjmiemy, no to jest moment, żeby to zrobić. Jak to trochę przeczekamy, to jest taka szansa, że ten portal się zamknie i potem już tego nie zrobimy, że ten timing się rozjedzie i tego już w nas nie ma, nie? I także jedna rzecz to jest taki dobry timing, żeby robić wtedy, kiedy jest. I druga opowieść jest taka autorki książki Jedz, módl się i kochaj, Elizabeth Gilbert, tak? No to ona powiedziała, że zanim w ogóle się zajęła tym pisaniem, jak się zaczęła zajmować tym pisaniem, to wszyscy mówią, a ty się nie boisz, że to po prostu nikt tego nie przeczyta, a ty się nie boisz. Ja mówię, no boję się, no ale sam robić piszę. I potem jak już ta pierwsza książka osiągnęła ogromny sukces, to zaczęła pisać drugą. No i wtedy się wszyscy pytają, a ty się nie boisz, że jak napiszesz drugą, to nie będzie taka dobra jak pierwsza? Albo że... Ja mówię, Matko Boska, no ja nie tego teraz od was potrzebuję, jak właśnie piszę drugą. Tak, boję się. No tak samo się bałam za pierwszym razem, że będę spała pod mostem i nikt tego nie kupi, jak teraz się boję, kiedy piszę drugą. Ale to jest ogromna presja, którą się nakłada na człowieka, który coś tworzy. Nieważne, czy to jest książka, czy to jest restauracja, bo to zawsze może nie wyjść. Ale ona mówi, że dzieło, które powstaje... to dopiero w renesansie pomyślano, że to jest dzieło ludzkie, że to człowiek tworzy, a wcześniej myślano, że to tworzy duch, że to tworzy geniusz i geniusz to nie był to nie był posiadany przez człowieka, to było coś osobnego, duch twórczy dzieła, geniusz. I to, co człowiek musiał zrobić, to się musiał podstawić, tak jak ty powiedziałaś, stawić, podstawić i wtedy ten geniusz zaczynał pracować. Wow. I ona mówi, no tu jest taki deal, nie teraz mam z tym geniuszem książki. Ja się stawiam do pisania, a on ma zrobić robotę i to ma być dobre. Ale to nie ma takiego związku ze mną, jak mi się wcześniej wydawało. I to też ściąga taką ogromną presję z tego, co ja tworzę, bo to jakby jak to nie wyjdzie, no to też nie ja, to duch twórczy dzieła. Ale coś w tym jest, bo nagle to nie ma takiego, że te żyły nie wychodzą na czoło i na szyję. Chociaż zawsze trochę wychodzą, jak się coś robi. I ona powiedziała, że to chyba był, jak ten gość się nazywa, nie pamiętam, zmienię może autorów, że kiedyś sobie jedzie Leonard Cohen autem i nagle geniusz piosenki schodzi. I on mówi, i on te wkurzył się i mówi, teraz nie mogę, teraz prowadzę po prostu. Jak chcesz, żebym ja cię zaśpiewał, to musisz przyjść za 2 godziny, a jak nie, to spadaj do jakiegoś innego Bon Jovi'ego, teraz ją cię zaśpiewa. Więc może z tym twórczym duchem dzieła się można komunikować i on może przez nas płynąć, ale ja uważam, przepraszam, że już cię wpuszczam, Sylwia, to stawienie się do swojego dzieła, nieważne jakie to dzieło jest, czy to jest firma, czy to jest rodzicielstwo, czy to jest działka, czy to jest książka, czy to jest praca z ludźmi, to jest konieczny element tego, żeby ta praca się mogła wydarzyć. No zawsze będzie jakaś taka nieperfekcyjna, a na samym końcu ci, którzy mają znaleźć, dla których ten duch dzieła, geniusz był stworzony, czy to dzieło, dla których było stworzone, to dzieło znajdą i dla nich jest właśnie potrzebne. Dobra, skończyłem, przepraszam. Popłynęło. No do mnie mój najczęściej przychodzi niezapowiedzianie w nocy niestety, co bardzo nad tym ubolewam, ale to jest zawsze, za każdym razem, jak po prostu śpię, się gdzieś tam przebudzam i nagle, Boże, ta myśl jest taka genialna, a wiesz, jestem nieprzytomna, muszę ją zapisać, a ja się po prostu nauczyłam, że jak nie zapiszę, ja nie pamiętam, ja nigdy nie pamiętam. No. I wiesz, i taka półprzybzona, biorę telefon, już się teraz nauczyłam gdzieś tam ten notatnik, wiesz, żeby tylko potem jakkolwiek to odczytać, ale właśnie nocą. Dawniej wstawałam w nocy, żeby pisać, a teraz już nie wstaję, bo jestem nieprzytomna potem, tylko sobie robię notatkę, żeby pamiętać, o co mi w ogóle chodziło. Także no, nieprzewidywalny jest ten nasz duch. No. A wiesz co, też tak jak ciebie słucham, to tak sobie myślę, że nawiązujesz tutaj dużo do tego, właśnie do tego wypuszczenia tego, no tego wszystkiego, nie? Tego wszystkiego, co tak niepotrzebnie w ogóle nosimy. To oczekiwanie, ta jakaś taka presja, że mam być jakiś, że to, co robię, ma być jakieś. I to tak fajnie ze mną też rezonuje i myślę, że z wieloma z nas to będzie tutaj rezonować. Im stajemy się dojrzalsi, tym bardziej właśnie tutaj zauważamy, że chodzi o to takie danie sobie takiego luzu, że kurde,
co ja się będę spinać, czy mi się teraz, nie wiem, połączenie zatnie na chwilę, jaki ja mam w ogóle na to wpływ, tak? Czy nie wiem, czy że właśnie mam ten włos gdzieś do góry postawiony. Ostatnio miałam live, cały live miałam z kogutem na głowie, autentycznie z takim kogutem na głowie. I wiesz, umysł ci potem dorabia, Boże, będą sobie myśleć, no, że na się nie możesz uczesać przed tym, czy coś, nie? Tak, tak, ale... tak, co ja do ludzi mówię, jak ja nawet szczotki nie umiem trzymać, nie? I tak dalej, to wewnętrzny krytyk zaraz tam. Ja pierdzielę, chłopaku, weź się najpierw uczesz, nie? Tam umaluj się, ci się czoło w ogóle. Wszyscy patrzą, nikt tego... Te dialogi, nieważne co robimy, wszystkim się włączają, wszystkim nam, tylko myślę, że ta nasza potrzeba zrobienia czegoś dobrego powinna być większa niż ten dialog. Po prostu trzeba słuchać czego innego, bo te dialogi prawdopodobnie będziemy mieć zawsze, tylko trzeba je obswoić. Ja tak myślę, że one zawsze są obecne, tylko czasami są słabsze, czasami są bardziej intensywne. Ja przed chwileczką prowadziłam live na grupie i cały czas po prostu dzisiaj jakaś taka miałam, moja zdolność koncentracji była dzisiaj trochę słabsza, teraz już dochodzę chyba do siebie i wiesz, i chciałam tak bardzo przekazać te najważniejsze informacje, a tak gadam chaotycznie i moja głowa mi cały czas tam wiesz napieprza, Boże kobieta, co ty gadasz, weź, że ty się sprecyzuj w końcu, a nie takie rozwlekłe. I wiesz, im bardziej się o tym myśli, tym bardziej też jest feedback z zewnątrz, nie, że rzeczywiście ktoś ci pokazuje, przejdź do konkretu. No tak, tak jest coś w tym. Jest coś w tym. Natomiast to jest takie ruskie radio dlatego, że w czasach komunizmu w Rosji podobno w hotelach było radio, którego się nie dało wyłączyć i ono cały czas nadawało, tak, cały czas nadawało właściwy program. Można było to ściszyć, ale nie dało się tego wyłączyć. Russian radio. I wszyscy mamy takie ruskie radio, które nadaje i tego prawie, że nie da wyłączyć, chyba że czego mnie tam medytować i znajduje czystą przestrzeń. To jak reklamy w serialu. Tak. No i to radio wraca, natomiast da się nauczyć rozpoznawać te melodie tego radia, bo ono jest trochę jak lodówka w tle, nie? Ono cały czas buczy i dopiero jak się wyłączy, mówisz, o Boże, ale to buczało, ja w ogóle nie wiedziałem, że to pod tą presją żyje. A więc myślę, że warto się wsłuchać w te wewnętrzne dialogi, nie po to, żeby pod nie żyć, tylko właśnie po to, żeby się od nich uwolnić, bo pierwszym krokiem do uwolnienia się od czegoś jest po prostu świadomość, że tak jest, to nie jest ucieczka od tego, tylko powiedzieć, no tak, rzeczywiście mówię takie rzeczy do siebie, jadę po sobie, o, słyszę to, ale to nie znaczy, że ja będę tego słuchał, bo to niekoniecznie jest prawda to, co do siebie mówię. Natomiast wiesz, co jeszcze pomyślałem, Sylwia, z takiego yin-yangu trochę, czy z tego, że wszystko ma swoje przeciwieństwo. Z jednej strony oczywiście nie chodzi o to, żeby być idealnym, bo się nie da, ale z drugiej strony jest odpowiedzialność za to, ile pracy włożymy w to, żeby to było dobre, co robimy, nie? Bo to z kolei nie chciałbym zachęcić do ludzi do takiego, a po prostu nie staraj się i tak jesteś ekstra. Coś środka takim, nie? No bo to można przegiąć w każdą stronę, nie? Tak. Tak, można przegiąć w każdą stronę, więc ja jestem zdania, że trzeba włożyć wszystko w przygotowanie, tyle ile się da i to niestety zawsze na końcu będzie nieidealne, ale trzeba dać z siebie wszystko. I wtedy to jest wystarczająco dobre. Ja tą maksymę miałem jako tancerz startujący w turniejach, jako student prawa na egzaminach, bo ludzie narzekali, że to jest trudne. Ja mówię, nie jest trudne, naucz się na celujący, zdasz wtedy na truje i będziesz miał zdane, nie? To nie jest, że się nie da, wszystko się da, tylko trzeba w to siebie włożyć. A też ludzie się czasem dziwią, że nie mają rezultatów, ale też mają niechęć do włożenia koniecznej pracy. No i patrząc realistycznie, oczywiście, że chodzi o nas, chodzi o to, kim my autentycznie jesteśmy, ale też ludzie doceniają i czują, wiedzą, widzą, nie wiem jak, ale ludzie wiedzą, czy ty jesteś ekspertem w tym, czy przepuściłeś to, co robisz przez siebie, czy tych pierogów tysiące ulepiłeś, czy tych sesji własnych przeszedłeś tysiące, czy nie, czy po prostu przeczytałeś jedną książkę i okazało się, że już na drugi dzień tego uczysz ludzi albo coś, to wtedy myślę, że to tak na węch po prostu wiedz. No. A powiedz mi, skąd u ciebie w ogóle to zamiłowanie do oddechu? Kiedy to się pojawiło? No bo tańczyłeś, tak może powiedz coś, jak to było u ciebie? Jak to tak przyszło? To jest takie szerokie pytanie, dlatego że to może być pytanie sięgające wiele... Ostatecznie tak naprawdę wiele wcieleń wstecz, ale zaczniemy rozmowę na poziomie tego życia, tak, żeby nie pojechać za daleko. Ja studiowałem prawo, bo miałem 23 lata, byłem na trzecim roku studiów i poszedłem na pierwszy warsztat po prostu. Prawdę mówiąc, wcześniej byłem na jakichś sesjach oddechu u Zbyszka Plądra, ale
Moja mama chodziła, Grażyna, na tę sesję, przeczytałem książki Ewy Foley, przeczytałem książki Oddechu, było to dla mnie ciekawe i fascynujące, ale niewiele mi to wszystko zrobiło i poszedłem na warsztat do Ewy Foley. Warsztat było o poczuciu własnej wartości, no i po prostu tam mi się zrobiły takie rzeczy w ciągu 5 godzin ze mną i w oddechu, i w informacjach o komunikacji, o życiu, o stawianiu celu. Ja mówię, ja tego nie umiem, ja tego nie znam, ja potrzebuję tego się nauczyć i ja chcę to robić, bo to jest ważniejsze niż prawo, które studiuję, to jest ważniejsze niż cała reszta, którą w życiu poznałem i widzę, że mi brakuje i że muszę. Ja myślę, że to po prostu było takie raczej przypomnienie sobie czegoś bardzo ważnego. Prawda jest też taka, że zapomniałem niezwykły kontakt, bo cały czas tam siedziałem na tych zajęciach, mówię, a podejdę, zapytam się, Ewa rozprowadzała takie środki, esencje kwiatowe z busza australijskiego, poszedłem się zapytać w przerwie o te esencje, a Ewa z Ewą Foley to się tak gada, czasami ze mną też już się tak gada, ale jeszcze nie mam takiej śmiałości, Ewa Foley nie rozmawia o tym, o czym tam chcesz small talkiem porozmawiać, tylko jedzie ci między oczy, tam prosto do duszy, nie? Ja coś tam o tę esencję pytam, ona pyta, a kim ty jesteś teraz? Ja mówię, no studiuję prawo, uczę dzieci tańczyć w przedszkolu, może bym chciał pracować z ludźmi. Ja mówię, tak, ewidentnie masz taki archetyp tutaj, silne przewodnictwo. A czy ty masz dziewczynę? I ty się pochowałeś, że podszedłeś. Tak, bo już nie, to pierwszy warsztat na ten. I ja mówię, nie mam. A ona się patrzy na mnie, teraz mi się serce drży, jak mam to powiedzieć, no mi to nigdy nie idzie na kompromis w tej sprawie, bo ktoś jest dla ciebie przeznaczony. I ona powiedziała to jedno zdanie do mnie i ja po prostu ja się rozpłakałem, ale nie tak elegancko, że mi poleciały łzy i tak to wyglądało jak na dobrym filmie, tylko już gluty. I ja mówię, coś się tutaj stało. Ona mnie zobaczyła w takim głębokim procesie, który ja mam w sobie, i coś tam się wydarzyło w takim głębokim kontakcie, głębokiej komunikacji. Czasami zdarza się, że ktoś do ciebie powie takie jedno zdanie w odpowiednim momencie, które rozpoczyna jak domino, cała reszta się potem układa pod to. Ja powiedziałem, ja chcę być w gronie ludzi, którzy to potrafią tak widzieć człowieka i potrafią tak się połączyć, żeby móc kogoś zobaczyć na najgłębszych poziomach i żeby tak blisko tego człowieka być i uznałem to za pewien rodzaj miłości, że taki sposób patrzenia jest też kochaniem ludzi. I ja po prostu już w te wakacje akurat, ja to jakoś tak wszystko się synchronicznie złożyło, że w tym roku zaczynały się 2 szkoły oddechowe, szkoła dr Joy Manet, autorki 5 książek, między innymi książki Terapia Duszy, genialnej nauczycielki, która wciąż publikuje, i 2 szkoła australijskiej nauczycielki Neminat, prezesa Międzynarodowej Fundacji Pracy z Oddechem. Ja wziąłem udział w 2-3-letnich treningach pracy z oddechem po 1000 godzin, mając te 23 lata. No ja po prostu wiedziałem, że muszę. I to było takie przeznaczenie mnie dogoniło po prostu. Jak miałem 23 lata. To było logiczne dla ciebie wtedy, na poziomie twojej logiki, tak umysłu? I nie zdążyłem się zastanowić. Ja po prostu pojechałem na pierwszy warsztat, jaki był tygodniowy, od razu po tym jednym dniu. I jak jechałem, szedłem z walizką, byłem studentem i dostałem zniżkę i wszystko. I szedłem z walizką i czułem radość w sercu i wtedy poczułem, że to jest moja pierwsza autonomiczna decyzja. Pierwsza decyzja, którą podjąłem w oparciu o siebie i o coś, co mam w sobie. I moje ciało i serce reagowały w takim, można powiedzieć, że śpiewem czy wewnętrzną melodią. Ja się wtedy nauczyłem, że to tego mam słuchać. I oczywiście gubię to tam 68-49 razy dziennie, ale znam to uczucie, więc wiem, do czego mam wracać. Zawsze jak go nie ma, to nie zauważam. Dopiero jak wróci, mówię, o, nie było, to zapomniałem, teraz już wiem. Także tak to się jak zaczęło. Jak ci pomaga ten oddech? Tak mi przyszło też tutaj. Wiesz co, to jest super pytanie, bo ja uważam, że w ogóle oddech jest takim kompasem i barometrem i takim najlepszym wskaźnikiem, który potrafi nam powiedzieć wszystko. Po pierwsze, jak się czujemy, w jakim stanie jesteśmy, bez względu na to, co sobie mówimy w głowie. To ciało i oddech od razu odzwierciedlą nasz stan. A oddech też otwiera się, kiedy czujemy się bezpiecznie i komfortowo. A więc jak przy kimś się czujemy
niekomfortowo, to nam jest w ciele niedobrze i oddech się zamyka. Jak ktoś nawet jest miły i mówi dobre rzeczy, a ja czuję, że moje ciało się kurczy i ściska i oddech mi się zatrzymuje, to ja mówię, w tej wymianie z tym człowiekiem nie dzieje się coś dobrego dla mnie. Ja wtedy wiem, że tutaj muszę albo zaprotestować, albo się temu przyjrzeć, albo się wycofać. Mhm. I w ten sposób oddech mnie prowadzi przez dzień. I również w podejmowaniu ważnych decyzji, jeśli to jest decyzja odnośnie wejścia w jakiś projekt lub nie, wejścia w jakiś związek lub nie, wejścia do jakiejś restauracji lub nie, bo argumenty logiczne to jest jeden system poznawczy i on jest dobry, ja uważam, że należy zawsze, ja dużo myślę, cenię sobie swoje myślenie i intelekt, ale czasem on też się zapętla, więc ja jestem fanem intelektu, ale też jestem fanem intelektu podporządkowanego przewodnictwu, czy duszy, czy świadomości. Od razu takim językiem będę mówił, bo w to wierzę. Natomiast cenię sobie intelekt i uważam, że mamy system poznawczy człowieka, jest czy decyzyjny, jest dużo szerszy niż myślenie, bo tam są uczucia, tam są doznania z ciała. Jak ja się odwracam do tej restauracji, czasami wchodzę do restauracji i wszystko mi się zamyka, ja mówię, wychodzę, to nie tutaj. Wiem, że mi się podobało, wiem, że tu mają odpowiednie danie, ale to nie jest tutaj. Moje ciało i mój oddech mówi, to nie tu. A więc wyciągam je z głowy, z nadmiernej analizy i wprowadza w świat doznań fizycznych i energetycznych. I ja wtedy po prostu rozpoznaję, co jest właściwe. I to samo jest z relacją albo ze ścieżką życia. Jak mam coś wybrać i przy tym mi się otwiera oddech, to ja wiem, że to jest to. I wtedy najczęściej więcej czuję niż myślę. I najważniejsze decyzje tak podejmuję. To są takie decyzje wtedy chyba podejmowane w zaufaniu, prawda? Bo ty masz zaufanie do tego, że to, ten oddech coś w tobie wie, co jest dla ciebie najlepsze. A logicznie czasami może się to wręcz wydawać bezsensowne. Tak, i ja się nauczę, bo to lata są słuchania tego, ja tego nie umiem słuchać cały czas. Tak bym powiedział, że ja tylko tego słucham, to byłoby nieprawdziwe, to byłoby nadużycie. Ja zanim podejmę decyzję, to się muszę namyśleć, że na tam denerwować, rozpisać na kartce, zadzwonić do 10. Ja od początku wiem, co to jeszcze tak ma. Tak, tak, ja potem dzwonię, a ty co o tym myślisz, a tak zrobić, tak nie zrobić, tak nie, czytam te strony internetowe 10 tysięcy razy, nie, sprawdzam, nie sprawdzam, potem jestem już taki, chciałbym powiedzieć brzydkie słowa, ale tak jestem już umordowany, że wtedy po prostu mówię, dobra, nie da się zebrać wszystkich informacji, posłucham tego, co mówi mi ciało, co mówi mi oddech i jakby im jestem starszy, tym bardziej temu ufam i krócej to trwa. Ale zaufanie, no to piękna jakość, ale myślę, że też wymaga dojrzałości, takiego osadzenia w sobie. Są momenty w dniu, że to mam, a są, że nie mam. Wiesz co, Sylwia, powiem jedno słowo dalej, bo sobie myślę o tym, że też jesteśmy teraz dokładnie w takiej sytuacji tej całej pandemicznej, że tak naprawdę jest tyle informacji i tyle kontradyktoryjnych, sprzecznych informacji, że w którymś momencie po prostu, ja już nie wiem, czy mam to nosić, mam tego nie nosić, mam się myć, mam się nie myć, mam wchodzić, mam wychodzić, mam siedzieć, mam... Jak nosisz to w ogóle? Gdzie? W którym miejscu? Tak. I co? Gdzie mam to założyć? Tak. Czy to jest, czy tego nie ma, czy to interes, czy to... I w którymś momencie ja po prostu jakby nie wymyślę tego. Po prostu jest... Każdy mówi co innego. Ja jak jestem w takim stanie intelektualnym, że widzę, że to jest poza... tym, co ja jestem w stanie tu ogarnąć, myślę, że nie będziemy wiedzieć być może nigdy, no to ja się zajmuję tym, co moje wnętrze potrafi wiedzieć i raczej zwracam się do siebie i zwracam się do oddechu i robię swoje, tam znajduję odpowiedzi, co mam zrobić następnego, no a tutaj rzeczywistość jest taka, jaka teraz taka jest, więc w oddechu znajduję i ukojenie i odpowiedzi. Taki przepływ trochę się tam wtedy tworzy. Tak. Z którego oczywiście jesteśmy wybijani, to tak fajnie, że o tym do tego nawiązujesz, ja też lubię do tego nawiązywać właśnie, żeby podkreślać, że to nie chodzi o to, żeby sobie, że o to gdzieś myślę, może być takie dążenie do tego, żeby to życie było jakieś takie właśnie, jak sobie wymyślimy, nie? Pozbawione tego lęku, czy tej oceny, czy jeszcze tam wielu innych takich aspektów, czy jakości, a to wszystko dalej się dzieje, nie? I ta analiza, i to wciąganie się dalej, te takie procesy myślowe. Ale właśnie też tak fajnie powiedziałeś, że jakby ten czas się jest coraz krótszy, prawda? Coraz szybciej wracamy do siebie, nie? I coraz łatwiej to jest, ale to nie znaczy, że nie zapominamy znowu.
Nie, bo oprogramowanie mamy i mózg, i ciało będziemy takie mieć. Ja nie wiem, jakie są te koncepcje ewolucji i świadomości. Wydaje mi się, że może przyjść taki moment ewolucji człowieka, że to po prostu jakoś się uspokoi. Ale ja myślę, że to trochę jest tak jak z oswojonym zwierzęciem, że ono dalej jest dzikie i ono w niektórych momentach może tam pogryźć, ale jest w dobrej kooperacji, więc ja myślę, że te nasze procesy wewnętrzne trzeba pooswajać i lęki, i myśli, i całą resztę i one wtedy są niezagrażające, ale mają taki potencjał i to w trudniejszych momentach, w kryzysowych momentach, w nowych momentach, do których jesteśmy nieprzygotowani, no to wtedy się to bardziej ujawni, ale wydaje mi się, że jak się praktykuje cokolwiek regularnie, pisanie pamiętnika, malowanie, śpiewanie, jogę, taniec, bieganie, oddech, to w którymś momencie ilość praktyki tworzy taką masę krytyczną w doświadczeniu i w psychice, że po prostu przechodzisz te 53% i bardziej jesteś w tej drugiej, w drugiej fazie funkcjonowania, że te rzeczy się tam dzieją, no to radio się czasem dalej gada, ale to nie ma takiego wpływu, nie podporządkowuje się temu już życie. Wiesz co, pamiętam, jak kiedyś przyszłam do ciebie kilka lat temu na sesję i pamiętam, że przyszłam z takim założeniem, że ty mi powiesz, jak ja mam oddychać, nie? I powiedziałem ci? Bo nie pamiętam. No właśnie nie! I wiesz, i przychodzę i siadamy sobie najpierw na tej sofie, coś tam rozmawiamy, no i tak się wypytujesz, co, jak, nie wiem, czy w dalszym ciągu w taki sposób prowadzisz sesję, ale tak to wtedy wyglądało. I ja zaczęłam ci opowiadać, ty się mnie zapytałeś, jakie ja mam tam wyobrażenie, co i co ja bym chciała, no to ja ci opowiadam, co ja bym tam chciała, żeby ten oddech był taki, siaki i owaki, a jest inny niż to moje wyobrażenie. I ty mi wtedy powiedziałeś coś, co mnie bardzo zszokowało. Teraz to rozumiem, ale wiesz, to jakby kilka lat minęło od tamtego momentu, że właśnie, że tutaj nie chodzi o to, żeby jakoś na nim coś wymuszać, czy coś tutaj usilnie zmieniać, tylko bardziej, żeby połączyć się z tym, co jest. Wiesz, nie pamiętam dokładnie, jak mi to powiedziałeś, w jaki sposób to było ujęte, ale mniej więcej przekaz był tego typu i to było dla mnie takie trochę, wiesz, szokujące, bo się spodziewałam, że jak idę do kogoś pracować z oddechem, to ty mnie nauczysz tego właściwego oddechu. No. Wiesz co, Sylwia, w pracy z oddechem są dwie szkoły, to nie? Zawsze Falenicka i Otwocka, wszystkiego są dwie szkoły. Jedna to jest taka wywierać zmiany na oddechu i w ten sposób wywierać zmiany na sobie, a druga jest taka podążać za oddechem i wtedy ten oddech cię gdzieś prowadzi. Jestem w takim podejściu łączonym, bym powiedział. Ta praktyka, którą robimy rano o 8:30, no to jest taka praktyka, w której robimy coś z oddechem po to, żeby osiągnąć jakiś konkretny rezultat, fizjologiczny najczęściej. I takie podejście jest, natomiast ja myślę, że w ogóle w całości tego, co robię, to no, książka się nazywa Inteligencja oddechu, tam widać jakąś resztkę tytułu. No nie musisz. O, jest. Nie blokujemy, ale jest. Mam. Jest. Inteligencja, to ja trochę teraz tak powiem, inteligencja zakłada, że coś jest mądre do pewnego stopnia samo w sobie, czy wie, co robić. I w tym sensie rzeka jest inteligentna, bo ona wie, jak płynąć. Ona nie jest intelektualna, to znaczy ona za dużo o tym nie myśli, jak ma płynąć, ale wie, jak ma płynąć. Drzewo rośnie inteligentnie, ono wie, jak ma osiągnąć pełnię swojego kształtu, ale też nie intelektualnie to robi, czyli nie myśli o tym, tylko po prostu inteligentnie się rozwija w taki sposób i kosmos też działa inteligentnie. Wszystkie planety wiedzą, jak krążyć po swoich torach, nie powpadać na siebie, ale one o tym nie myślą. Ja uważam, że oddech ma w sobie tą samą siłę, że ma w sobie ten sam rodzaj inteligencji, że on wie, co robić, bez myślenia o tym. I teraz pierwszym takim krokiem w pracy z oddechem jest nauczenie się współpracy z tym oddechem, wsłuchania się, pozwolenia mu na jego własny przepływ. Ja myślę, że to jest tak jak z drugim człowiekiem. Jak chcemy mieć dobrą relację z drugim człowiekiem, to nie zaczynamy od tego, żeby go sobie podporządkować, bo wtedy nie mamy, znaczy jest to jakaś relacja, ale jest skośna i coś osiągamy, ale tracimy pewną rzecz, to znaczy tracimy naturalny ruch tego człowieka do nas, to jak on by mógł się otworzyć, co mógłby nam dać, ponieważ chcemy, żeby robił tak, jak my chcemy. I ostatnio oglądam taki piękny film, będzie dygresja, gdzie na pogrzebie siostrzeniec czytał mowę pogrzebową, którą napisała kobieta, która umarła i powiedziała, moja
prawie córka i mój prawie siostrzeniec, tam nie wchodząc w zależności, są bardzo dalece od ideału, ale są wszystkim, co mam. I udzielili mi największej lekcji życiowej. Nie kochamy tych, których kochamy, dlatego że robią to, co chcemy. Kochamy ich dlatego, że są tym, kim są. I po angielsku to brzmi jeszcze ładniej. We don't love people we love because they do what we want. We love them because they are who they are. Jest w tym coś niezwykłego i coś, myślę, trudnego dla nas, żeby kochać ludzi za to, kim są, a nie dlatego, że robią tak, jak nam się podoba. Ale oni wtedy najwięcej nam dadzą z siebie, kiedy pozwolimy im na wolność bycia tym, kim są. I to rozumiemy w relacji, bo jak ktoś nam coś narzuca, to się wewnętrznie buntujemy, nawet jak robimy to, co on chce. Tak. To nie było, bo wypłynęło z nas, to było, bo on nam powiedział. I ja myślę, że oddech reaguje na nas tak samo. Że jak my mu pozwalamy płynąć, to on się otwiera i nas obdarowuje coraz bardziej. A jak mu narzucamy, to mechanicznie, siłowo jesteśmy w stanie osiągnąć rezultaty i on zrobi to, co chcemy, ale tracimy coś. Natomiast jak już się wsłuchamy w oddech, wysłuchamy, nawiążemy relacje i współpracę i on jest miękki i otwarty, to wtedy możemy też, no tak jak w dobrej relacji, czasem o coś kogoś prosisz, czy mówisz, słuchaj, ja wiem, że dzisiaj jest ci trudno i nie masz czasu, ale bardzo potrzebuję, czy możesz to zrobić dla mnie i się na to zgodzisz. I ta osoba to zrobi i zrobi to chętnie i nie będzie czuła się zmuszona, bo ta relacja jest dobrze nawiązana. Więc w całej książce moje podejście jest takie oparte o nawiązywanie bardzo dobrej relacji, budowanie takich podstaw relacyjnych z oddechem, po to, żeby on potem z tobą współpracował jak najlepiej, zamiast mu coś narzucać. I on wtedy się rozwija inteligentnie do swojego najlepszego kształtu, tak jak drzewo rozwija się do swojej i wydaje owoce. I też chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ja nie pracuję z oddechem. To co ty robisz? Powiedz nam to. Ja pracuję z człowiekiem, bo ja uważam, że człowiek jest oddechem. Człowiek jest oddechem fizjologicznie, ponieważ każda komórka oddycha, więc jak coś zmieniasz w oddechu, to nagle całe ciało się reorganizuje w coś innego. Więc człowiek jest oddechem fizjologicznie. Człowiek jest oddechem psychologicznie i duchowo. Więc jak zmieniamy coś w oddechu, czy jak się wsłuchujemy w oddech, to się wsłuchujemy w siebie. Jak nawiązujemy relację z oddechem, to nawiązujemy relację ze sobą. I ta mocna relacja ze sobą jest podstawą do tego, żeby wykonywać pracę. Więc trochę jak mówiłem to wszystko o relacji z oddechem i o wsłuchaniu się i podążaniu za, no to to samo mówiłem o człowieku. To ja myślę, że człowiek ma w sobie taką mądrą część, która wie, gdzie iść, wie, co zrobić, tylko ta część jest często zagłuszona. Więc oddech jest taką bramą, która otwiera nas na to, co w nas jest i na to, co w nas jest mądre, na to, co w nas jest dobre, na to, co wie. No i to tu się zaczyna cała ta zabawa w pracy z oddechem, gdzie po prostu nie tylko próbujemy się ukształtować i wywrzeć coś na sobie, ale zaczynamy tam poszukiwać, można powiedzieć, wewnętrznego mistrza, można powiedzieć duszy, można powiedzieć świadomości, można powiedzieć prawdy, można powiedzieć mojości, czyli czegoś takiego psychicznego odcisku palca, czegoś bardzo, bardzo naszego. I jak to zaczynamy rozpoznawać w sobie, czuciowo bardziej niż intelektualnie, szanować, opiekować się tym, no to nagle rozkwitamy w świecie i to wszystko, co jest potrzebne. Dlatego, że tak jak drzewo rozkwita w świecie, no to wszyscy z tego korzystają. Ptaki korzystają, my korzystamy z zapachu i z owoców. I ziemia potem korzysta, bo jest użyźniona tymi owocami, które spadną. I tak samo jak człowiek rozkwitnie, to nie musi przekroczyć nie wiadomo czego, tylko po prostu jest sobą i nagle to, że jest sobą, robi dobre rzeczy na świecie. Więc do tego dążymy w pracy z oddechem i z człowiekiem. Czyli jesteś za tym troszkę, tak? Czyli taki naturalny przepływ, ale też czasami jest czas i miejsce, żeby jednak wdrożyć jakąś praktykę. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, ja kiedyś ci zadałam takie pytanie, bo byłam na warsztacie metody Butejko w Krakowie i z Anią Ryczko, tak, i jeszcze z kimś tam, już nie pamiętam. No w każdym razie potem jakby przekaz tej metody w ogóle, co za nią stoi, miał dla mnie sens, tak?
No ale zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak to jest w odniesieniu do tego, co ty często proponujesz, gdzie jednak ten oddech jest taki właśnie naturalny, to jest taki przepływ, tak? Nie jest w żaden sposób regulowany. Ale też teraz widzę, że na tych porannych praktykach łączysz jedno i drugie, prawda? I też to tak. Jest ukierunkowane na konkretny cel. Tam jest celowa praca, bo znaleźliśmy się w trochę inne mamy cele teraz. Mhm. Jak pracujemy z oddechem w taki przed chwileczką opisany przeze mnie sposób, to uczymy się siebie i rozwijamy człowieka. Uczymy się potrzeb, uczuć, rdzenia i sedna. I to jest, ja się tym najbardziej chcę zająć. No ale teraz jesteśmy w sytuacji zagrożenia zdrowia. Tak. To jest taki moment trochę war zone, trochę jesteśmy w strefie, można powiedzieć, wojny. To jest metafora może w innej, ale trochę tak to możemy przeżywać. Mamy dużo ograniczeń, jest jakiś wróg, który może nas pozbawić różnych rzeczy. To gdzieś się toczy. I tutaj na pewne rzeczy nie ma czasu. Trzeba się zdyscyplinować do tego, żeby zrobić to, co konieczne, żeby zachować jak najlepsze zdrowie. No i w związku z tym zdecydowałem się na pracę taką praktyką intensywną, też w książce nieopisaną. Ona się rozwija, codziennie coś do niej dochodzi, nagle okazuje się, że stworzyliśmy jakiś system. Ale nie zrezygnowałem z tamtego swojego pierwotnego podejścia, tylko po prostu dopasowałem praktykę do celu, który jest, czyli oddech, zdrowie, odporność, stabilność, bo teraz jakby potrzebujemy to zabezpieczyć przede wszystkim, a potem jak to będziemy mieć, to się będziemy zastanawiać nad innymi rzeczami, może głębszymi, ale okazało się, że ta praktyka też na nas działa duchowo, także wiesz co, no prawda jest taka, że tak jak w tym symbolu yin-yang, no wszystko jest potrzebne i odpuszczenie i działanie, tak jak w oddechu mamy wdech, aktywność i wydech, odpuszczenie. Natomiast ja zachęcam i tą praktykę taką celową tam, intensywną, też rozpoczynamy od łagodności, też rozpoczynamy od zestrojenia i dopiero potem stopniowo się rozgrzewamy do intensywnej praktyki. Mhm. I nawet jeden z nauczycieli tej metody, metody Wima Hofa, którą robimy rano, powiedział, że, bo on był na moim warsztacie, też powiedział, że to podejście do inteligencji oddechu wpłynęło na to, jak on uczy metody Wima Hofa, która jest siłowa i często dotyczy przekraczania ograniczeń. No bo są zawsze dwa sposoby podejścia do rozwoju. Jedno to jest jakby pozostawanie w wygodzie i lekkie naciąganie, a drugie jest naciąganie siebie tak daleko. Jak kundalini yoga i nie wiem, i yin yoga powiedzmy, prawda? Tak. Albo jak w ogóle, nie wiem, asztanga yoga i metoda Feldenkraisa, w której ruchy są minimalne. Dokładnie. Ja myślę, że jedno i drugie jest potrzebne i no to jest symfonia, to jest jak instrument, można grać cicho, można grać głośno, można improwizować, można grać konkretną melodię, można grać szybko, można grać wolno. Oddech zasadniczo pozwala nam na, ma wiele możliwości. A jak tak właśnie w taki ukierunkowany sposób ktoś pracuje, rzeczywiście stawia się do tego konsekwentnie, no to głowa pyta, dobra, no to po jakim czasie ja tutaj będę mieć jakieś rezultaty? Takie, wiesz, że naprawdę mogę wiedzieć, że coś dobrego dla siebie znaczy robimy po każdej praktyce, w każdej praktyce coś dobrego, ale że naprawdę tą moją odporność, powiedzmy, się wzmocniła, tak? Ta zdrowie moich płuc, mojego ciała. Mhm. Jak ty wiesz to... co, zrobienie tego, co robimy rano, akurat zrobienie jednorazowe zmienia już odczyn organizmu na zasadowy na cały dzień. Mhm. Myślę, że zależy od wielu zmiennych, Sylwia, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo zależy kto na co jest chory, kto jakim jest wieku, kto jaki ma system nerwowy, jakie przeżył traumy. I teraz jedna osoba zacznie praktykować i będzie rezultaty miała po tygodniu takie, że będzie czuła się, zresztą ludzie piszą, że tam mam 60 czy 70 lat i się teraz czuję 20 lat młodziej. No to takie po 4 tygodniach takie informacje były. Niektórym, jedna kobieta napisała, że cierpi na chorobę autoimmunologiczną, która nie pozwalała jej spać, ponieważ budziła ją w nocy dolegliwościami bólowymi od wielu lat. I chyba to było po 2 tygodniach praktyki, kiedy zaczęła spać normalnie. Więc to nie jest tak długo, nie? 2 tygodnie, żeby się poświęcić na to. Natomiast wiemy na pewno, że po 8 tygodniach codziennej praktyki regularnej, akurat mówię nie o tym, co robimy rano, chociaż trochę też, takiej praktyki porannej, czy praktyki codziennej około 40-minutowej, dużo można podzielić na dwie części, praktyki uważnego oddechu,
po 8 tygodniach zmienia się mózg na stałe i zmienia się w taki sposób, że jesteśmy mniej reaktywni na stres, to znaczy te same bodźce nas tak nie wzbudzają. Mamy w nim więcej empatii wobec siebie i wnikliwości, czyli bardziej rozumiem, potrafimy przewidywać tok myślenia innych ludzi. Zmienia się gęstość istoty szarej w mózgu, a ona maleje wraz z wiekiem, co oznacza się, że nasz mózg młodnieje i to w badaniach wychodzi, że ludzie po 50 roku życia mają takie same mózgi jak w okresie pomiędzy 20 a 30 lat, to znaczy ten mózg z powrotem łapie formę. Więc dużo tych korzyści jest na różnych poziomach, natomiast to będzie zależało też od tego, no, w jakim jest twój punkt startowy, ale nieważne jaki jest punkt startowy, no to zaczynasz tam, gdzie jesteś i każda zmiana, która się wydarzy, jest tą zmianą korzystną. Która ma się wydarzyć. Która ma się wydarzyć. A wiesz co, słyszałeś, może na pewno słyszałeś o takim stwierdzeniu i ciekawa jestem, co ty sobie o tym myślisz, że mamy określoną liczbę oddechów na nasze życie tutaj przeznaczoną. Jak to dla ciebie brzmi? To znaczy, że im wolniej oddychamy, tym dłużej będziemy żyć. No tak by na to wychodziło, no. Albo im mniej tych oddechów zaczerpujemy, nie? Nie mam takiego pomysłu. Znaczy, nie. Fajny koncept, mógłbym się z nim pobawić, nie mam takiego wrażenia. Chyba, że oznacza to, że mamy... Znaczy, raczej badania dotyczące długowieczności przeprowadzone na mieszkańcach Blue Zones, czyli tych długowiecznych stref, gdzie ludzie żyją 100-120 lat. Mhm. Jest tak 5 stref takich wyodrębnionych na świecie, no i po prostu zbadano, co oni robią inaczej w tych strefach niż cała reszta ludzi. I oni między innymi codziennie mają jakąś praktykę taką modlitewno-kontemplacyjną. I oddech się by do tego zaliczał. I okazuje się, że te 15 minut codziennie wyłącza reakcje antyzapalne w organizmie. Więc taki jest pomysł badaczy, że ta praktyka będzie raczej wpływała na przedłużenie życia. Ale to nie jest jedyna rzecz, bo oni tam mają jeszcze parę innych rzeczy. Na przykład mają ruch naturalny, nie uprawiają sportów, ale chodzą z owcami, robią drewno, czyli dużo się ruszają, ale niekoniecznie wyczynowo. Mhm. Czyli praktyka kontemplatywna, czy oddechowa, czy medytacyjna, czy modlitewna, ruch, więzi, silne więzi społeczne. Czyli są nawet takie miejsca, w których jak się urodzą dzieci w jednym dniu, to się ich, czy w jednym tygodniu, to się robi z nich klaster, 5 osób i oni się spotykają co tydzień do końca życia. Wow. No. Więc oni mają tą swoją grupę, że wiadomo, że oni tam są zawsze. Mhm. To jest też ta potrzeba przynależności, prawda? Tak. Taka ważna dla nas. I to podtrzymuje ich długowieczność i oczywiście posiadanie ikigai, czyli sensu życia, powodu, żeby rano wstawać z łóżka, jest tym, co wydłuża nam życie, czyli trzeba mieć po co. I to może być nasz wnuk, to może być potrzeba stworzenia dzieła, to może być ukochana osoba, to może być po prostu miłość do życia. I okazuje się, że ci ludzie, którzy to, no, ten badacz Dan, nie pamiętam nazwiska teraz, to znaczy pamiętam, ale nie wiem jak się wymawia, więc oszczędzę sobie wstydu i go nie powiem. Dawaj. Ale to w mojej książce, jakby to ktoś nam powiedział. No dobrze. Wygrzeba. Nie, żebym zachęcał. Można sobie pobrać bezpłatny fragment na stronie www.inteligencjaoddechu.pl. Szukam tego, gdzie to jest. No, okazuje się, no, że... No mów, co? On mówi, że po prostu większość, długość naszego życia nie zależy od genów, zależy od stylu życia, ponieważ różne geny włączają się pod wpływem stylu życia lub wyłączają. Na przykład przy ruchu wyłącza się gen otyłości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest wiedza, którą wszyscy powinniśmy mieć i wszyscy powinniśmy zastosować, żeby żyć długo, zdrowo i szczęśliwie, no i pewnie jeszcze na bogato. A czym jest dla ciebie szczęście? No, myślę, że szczęście to wielu, spodobało mi się to pytanie, ale spoważniałem, bo jakoś mnie też porusza, wiesz, ja dzisiaj rano na praktyce oddechowej powiedziałem, najszczęśliwsze momenty to są takie, kiedy zasadniczo czuję, że mi niczego nie brakuje i że mam wszystko
I te momenty się zdarzają często w praktyce oddechu. I to szczęście mi przynosi mnóstwo rzeczy. Bo to może być często lecący ptak, który jakoś czuje, jak łopocze skrzydłami i czuje to w swoim ciele. Albo piękne drzewo. I wtedy nagle czuję, że jestem szczęśliwy z samego faktu tego, że żyję. I to jest takie szczęście, z którym nic nie można zrobić, ani nikt mi nie może zabrać tego, ani ono nie zależy od tego, ile zarobiłem, co mam i jak sobie uczesałem włosy, wracając do tego, ani od tego, czy mnie ktoś dzisiaj lubił, czy nie lubił. I taki rodzaj szczęścia każdy z nas ma w sobie i ja uważam, że dostęp do tego szczęścia daje oddech. Dzisiaj rano siedziałem na balkonie i po prostu świeciło słońce i to już. I czasami to mnie wzrusza do tego, że mam łzy w oczach, że to już, że życie jest tak pełne i tak bogate, ale nie jestem tam cały czas. No i oczywiście szczęście przynoszą mi różne i rzeczy, i wydarzenia, które chcę, żeby się wydarzały. I czasem jak dziecko się gdzieś śmieje, a czasem ukochana osoba, a czasem dobry posiłek. Także ja myślę, że... No, nie wiem, czy ja umiem odpowiedzieć na to pytanie, czym jest szczęście. Ja myślę, że szczęście to jest stan istnienia, do którego mamy dostęp, w którym czujemy, że jesteśmy żywi i to samo nas po prostu cieszy. Jesteśmy zakochani w życiu. Tak mocno, jak moglibyśmy być zakochani w kimś. I wtedy ta relacja z życiem nas nasyca. I oczywiście ja z tego wypadam i nie jestem tam cały czas. I czasem myślę, że jak ktoś mi powie, Michał, ale coś tam, to wtedy jestem szczęśliwy, to jest szczęście zależne. Ale ono też jest potrzebne czy ważne, nie? Ponieważ dawno się z nikim nie widziałem, ostatnio, no to teraz dzisiaj idę, spotkam się z przyjacielem, idziemy na spacer i to już samo myślenie o tym przynosi mi szczęście. To jest szczęście. No, więc... Ale to nie jest takie, to ja nie jestem taki, że o Boże, tylko siedź na balkonie i przeżywaj szczęście. Jestem nie z tych ludzi. Musisz, też dużo szczęścia mi przynosi robienie tego, co robię. Tak naprawdę, o, to jest ważne. Ja uważam, że część szczęścia człowieka jest możliwe tylko wtedy, kiedy on się stawi do swojego życia i do swojego zadania życiowego. Że pewna część się nie otworzy w człowieku, jeśli on siebie nie realizuje, że to jest tylko możliwe, jak człowiek pozwala sobie na zrealizowanie i uwierzy w to, że coś ma do zrealizowania i to zaczyna realizować, to przynosi szczęście. I to jest stan psychofizjologiczny, to nie są myśli o szczęściu. To jest coś, czym drży serce, czym buzują komórki. Gdybym miał tak opowiedzieć, nie co mi przynosi szczęście, tylko jak je przeżywam, to jest bzzzt, takie... Tak mi to brzmi i to jest coś, z czym mi kojarzy się szczęście, to jest takie bycie w swojej prawdzie, w takiej spójności ze sobą, nie? Że gdzieś to jest wcześniej zblokowane na wiele sposobów, ja przynajmniej tak to widzę po swoim życiu, że wielu rzeczy się bałam się być taka, jaka jestem i nawet nie wiedziałam, że jestem taka, bo tak. Byłam taka, jak się nauczyłam, że jest dla mnie lepiej, bezpiecznie, nie? I tak, no i byłam nieszczęśliwa, nie czułam się szczęśliwa. A teraz to jest takie ciągłe odkrywanie tego, że jeszcze bardziej mogę być taka Sylwia, taka swoja, nie? Tak. Też nie zawsze to wychodzi. Czasami jednak się boję być taka swoja, chociaż wiem, że to jestem ja, ale jednak na przykład ten lęk jest zbyt duży. I tutaj na przykład ogromny pokłon do ciebie, jak prowadzisz swoje praktyki, to zawsze tak z takim też ja oglądam ciebie z jednej strony jako praktyka, a z drugiej strony tak patrzę na ciebie jako prowadzącego, tak? Bo też sama jestem w tej roli i tak podziwiam cię naprawdę za to, jak potrafisz pięknie tworzyć przestrzeń, która jest czuła, takiej bliskości, czułości, wrażliwości, takiej delikatności, a z drugiej strony też fajnie zaznaczasz granice, to o czym mówiliśmy zanim tutaj weszliśmy na live. To jest coś, gdzie wciąż gdzieś ten lęk we mnie często dominuje i boję się, że ktoś wtedy poczuje się urażony, tak, czy jakiś taki... No, nie poczuję się pewnie. Ja dostaję to. A przecież to też my jesteśmy i każdy z nas to czuje, prawda? Nikt z nas tylko nie jest ciągle miły, cukierkowy, tylko chcemy ja też... Ja dostaję taki feedback i on jest zasłużony i rzeczywiście też dziękuję Sylwia, że tak dobrze się wypowiedziałaś o tej praktyce, ale to jest bardzo kompleksowy proces, jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na to, nie? Natomiast
po kolei się chciałem odnieść. Bardzo pięknie powiedziałaś o tym stawaniu się sobą i ja myślę, że to nam daje szczęście. No i to też jest proces niekończący się. To tak długo, jak będziemy żyć, tak długo on będzie trwał. Dygresja teraz będzie, czyli anegdota mojej nauczycielki Joy Manet. To jest tak dobra anegdota, że ją zawsze opowiadam. Kiedyś, jak już chciałem, żeby się mój proces, przez który aktualnie przechodzę, skończył, to miałem superwizję z moją teraz 75-letnią już nauczycielką Joy Manet i mówię do niej, coś tam narzekam, gadam, że już po prostu ten, że ten, ale Michał, czuję, że chciałbyś, żeby to się skończyło, nie mam dobrych wieści, mam 75 lat. Wciąż trwa. To się nie kończy. Ponieważ co 10 lat nauczysz się, będziesz postawiony przed zadaniem uczenia się czegoś, czego nie umiesz. I to będzie trudne właśnie dlatego, że tego nie umiesz. I będziesz odkrywać takiego siebie, jakiego nie znasz. Ja na przykład mam teraz 75 lat i uczę się, jak kochać starość. Uczę się, jak kochać starość w sobie i jak kochać starość w moim mężu Johannesie. Bo przecież ja go nie brałam starego, tylko brałam go młodego i ja też stara nie byłam. Więc ja mam tylko jeden wybór, no albo mogę nienawidzić siebie teraz, że taka jestem, jaka jestem i jego, że tak się zmienił, albo mogę nauczyć się nas kochać w tym momencie takimi, jakimi jesteśmy. Ja mówię, że co 10 lat to się będzie otwierało i będzie mieć Jezus Maria, tego nie umiem, nie rozumiem, co się właśnie wydarzyło, ale dalej potrzebuję się nauczyć kochać siebie takiego, jakim jestem. I to jest chyba jedyny wybór, przed jakim stoimy. Możemy ze sobą walczyć albo siebie kochać bez względu na wszystko. And that's it. I to samo jest potem z życiem. I bardzo uważam, że to jest głębokie, teraz jestem wzruszony, uczenie się. To było w prywatnej rozmowie i dalej cały czas to we mnie pracuje. I myślę, że my tego nie rozumiemy i dalej będziemy się uczyć. I Joy Manet teraz też przechodzi przez różne rzeczy i też się dalej uczy. I podróże są niektóre piękne, a niektóre trudne. Teraz jeśli chodzi o prowadzenie i pozwalanie sobie na siebie, no ja myślę, że jakbyśmy byli wszyscy już oświeceni, no to może nas by tu nie było i bylibyśmy taką czystą, promieniującą miłością. No ja tam nie jestem. Ja tam nie jestem. I z jednej strony czasem złość, która stawia granice, jest potrzebna i zdrowa i konieczna, a czasem jest nadmiarowa, czasem tak jest. Ja się bardzo cieszę z tego, jak oddech teraz popłynął po świecie i po Polsce w tym, co ja robię, także nas tam po 500, czasem 600, czasem 300 osób oddycha razem i mam nadzieję na więcej i do tego dążę, ale też tak jak to jest piękne i zawsze tego chciałem, tak też nagle ja wróciłem w poniedziałek z Tajlandii, miałem jetlag, w środę się zaczęła pandemia, umarł mój bliski człowiek na COVID właśnie, nauczyciel duchowy David Thompson. Ja w tym wszystkim, w tym tygodniu właśnie ze zmianą stref czasowych, z lekką gorączką po podróży jeszcze się zastanawiałem, czy to ja też. Nie wiem, no, zaczynamy to i nagle po prostu na drugi dzień... A pamiętam, jak z tobą rozmawiałam, jak byłeś w Tajlandii i ty w ogóle nie wiedziałeś, że jest jakiś wirus, a ja się ciebie pytam, Michał, tak. Ja mam lecieć do tej Tajlandii, bo ja się boję teraz. Tak było. A o co w ogóle chodzi? Jaki tak, wirus? Ludzie w Polsce bardziej przeżywali to niż ludzie w Tajlandii w tamtym czasie. I ja wróciłem i nagle było 400-500 osób, ja w tym stanie i w tej żałobie, w tym jetlagu zacząłem to prowadzić, nie zastanawiając się za bardzo nad tym, co jest, znaczy po prostu trzeba było to zrobić, to zrobiłem. No ale też byłem taki w takiej deregulacji, a poza tym wiesz, nagle te z dnia na dzień, te papiery toaletowe, tak. Już się człowiek zastanawia, Boże, ja nie kupiłem, czy to znaczy, że co teraz, nie? I to jakby łapało nas wszystkich, więc... Też tam jest część takiego sensownego stawiania granic, a część po prostu no, zbierałem się tak, jak potrafiłem, żeby dać to tak najlepiej, jak mogę. No i tak dałem, jak dałem. Kto miał wziąć, ten wziął, a kto miał odpaść, ten odpaść. Ale to dla ciebie zawsze było łatwe, czy to ci przyszło jakby z czasem? Nie, absolutnie. To nie było dla mnie łatwe. Ja, jak mówiłem do ludzi, to miałem zamknięte oczy, bo tak się wstydziłem mówić do ludzi. Więc jakby popatrzeć na to, jaki mam typ śmiałości czy nieśmiałości. Momentu, muszę podpiąć komputer. Dobra, podpinaj się. Już podpinam. Jak, na ile jestem śmiały czy nieśmiały, to ja wychodzę z miejsca, w którym jak ludzie na mnie patrzyli, ja do nich mówiłem, to ja musiałem zamykać oczy, żeby mi się wydawało, że nikt mnie nie widzi. Więc jak sobie wyobrażasz ten stan emocjonalny i stawianie granic, to w ogóle tam nie ma granic, bo nie ma człowieka w środku, który mógłby jakieś granice postawiać, nie tylko chciałby zniknąć.
Więc nie, i to mnie bardzo dużo kosztowało, bo ja myślę, że się nauczyłem tak pierwotnie, bezpiecznie dla mnie było raczej działać na rzecz kogoś, niż w ogóle wyrażać to swoje istnienie tym, że ja czegoś chcę, że ja potrzebuję, że jakiś jestem. Ja tego jeszcze nie do końca to umiem, ja się tego uczę. Ale też wiem z badań, to mi pomaga badań Brené Brown, że najbardziej współczujące osoby, osoby najbardziej hojne w sercu, to są osoby, które mają najlepiej zdefiniowane granice. Osoby najbardziej współczujące to są osoby, które mają najlepiej zdefiniowane granice. I to jest coś, co nam się może wydawać oksymoronem, ale nie jest. Dlatego, że jak ja nie mam granic, to się ludzie robią ze mną, co chcą, i ja potem nie mam z czego dać, bo jestem zużyty czy nadużyty. Więc ja nie mogę hojnie ludzi obdarować sobą, bo nie mam czym. To zostało zabrane. A jeśli ja potrafię ochronić siebie, wiem, to jest dla mnie okej i to jest dla mnie nie okej, i tu nieważne jest, czy tak jest obiektywnie, z czego to wynika, po prostu u mnie tak jest. Tak czujesz. Jeśli u kogoś tak jest i tu ma granice i umie to obronić, ochronić, to potem jest w stanie, ponieważ wie, że to ma i wie, jak to ochronić, to potem będzie mógł to, może też się z ludźmi dobrze komunikować. Jakiś przykład chciałem podać. To też jest wprost z książki chyba Brené Brown przykład, kiedy ona mówi, że no robi urodziny i przychodzi taki człowiek, który zazwyczaj się opija i robi syf na tych urodzinach, nie? No i teraz postawienie granicy polega na tym, że trzeba mu to opowiedzieć, albo trzeba go nie zaprosić. No i teraz tak, niezaproszenie tej osoby to już jest agresja polegająca na tym, że tak się zabezpieczam, unikam kontaktu, bo mi trudno to jest o tym rozmawiać. Nie? Może tak. Być. No. Ale nie stawiam granicy de facto, raczej urywam relacje. Jak nie mam granic, to muszę w którymś momencie urwać relacje, bo ona mnie narusza, a nie umiem stawiać granic. Natomiast jeśli ona pójdzie do tego człowieka, powie, słuchaj, robię urodziny, bardzo chciałabym, żebyś był, bo cię lubię. Ale pamiętam, że na poprzednich urodzinach i na jeszcze poprzednich no, doprowadziłeś się do stanu, w którym ludziom było trudno i mnie też było nieprzyjemnie z tym. Więc here is the deal, taka jest umowa. Przychodzisz, ale nie pijesz. I on może wybrać też tutaj. I on może wybrać, więc i oczywiście, że to jest po prostu ci się wszystko ściska, jak masz to powiedzieć i postawić tak. Ale on mówi, przychodzisz i nie pijesz i chcę, żebyś był i się będziemy razem cieszyć tym dniem. I teraz ten człowiek mówi, ale to nie jest twoja sprawa, nie jesteś moją matką, czy ja piję, czy ja nie piję i w ogóle. Ona mówi, to jest moja sprawa, bo to jest u mnie w domu. I tam są ludzie, których ja zaprosiłam. I teraz to jest trudna rozmowa, ale jeśli ona tego nie zrobi i ona go zaprosi, ale tej rozmowy nie przeprowadzi, to zanim on przyjdzie, ona już będzie wkurzona. Rozumiecie, jak będzie to wyglądało, że ona go zaprosiła, nie miała odwagi tego powiedzieć i już po prostu przed tym, zanim on przyszedł, to ona już myśli, Jezus Maria, znowu to się powtórzy, znowu będę miała problemy, znowu po prostu po co on przyszedł, mogłem go nie zaprosić. Myślę, że tutaj jestem za złość na siebie, nie? Że ja to tak pamiętam ze swojego życia, zawsze byłam zła na siebie, jak tego czegoś właśnie nie zrobiłam, nie? Dlatego wiem, że to się nie opłaca. To jest na siebie, ale potem też na niego. I teraz otwierasz mu drzwi, patrzysz mu w oczy i już relacja jest stracona. Tam nie ma jak być w dobrym kontakcie, tak. Bo już ja jestem nabuzowany, a to wynika z tego, że ja wcześniej nie zadbałem o to, na jakich warunkach dla mnie to jest możliwe. Dlatego to stawianie granic jest też kluczowe i to jest, to w ogóle tam jest akt odwagi emocjonalnej. A potem jest kwestia skillsów, umiejętności, czy ja umiem postawić tą granicę w taki sposób, żeby pogłębić relację, a nie żeby kogoś zrazić, no bo są różne możliwości, nie? Mogę powiedzieć, jesteś nieodpowiedzialny i w związku z tym cię nie zapraszam, albo mogę to zrobić tak, żeby ten człowiek jakby czuł się objęty dalej. No i to już od nas zależy, czy chcemy, nie musimy. Nie? Bo zawsze mamy nogi, możemy pójść w inną stronę, to jest to, co zawsze jest. Nie musimy, ale możemy nauczyć się rozmawiać tak, żeby stawiać granice w sposób relatywnie czuły.
Chociaż też czasem mam przekonanie, że niektórzy ludzie nie słyszą, dokąd się tego nie postawi głośniej albo ostrzej. Mhm. I ja wtedy też to robię. Mhm. Bo dobrze ci jak... to wychodzi. Chociaż czasami... ja się zawsze przy tym jestem rozbawiona przy tym. Ale ja to przyjmuję tak, wiesz, tak bardzo serdecznie i tak mnie to po prostu rozluźnia totalnie. No. Natomiast bardzo, bardzo fajnie to robisz, podoba mi się. Różnie to robię. Różnie to robię. Myślę, że to jest. Wszyscy byliśmy wychowani na tak zwanych dobrych ludzi i czasami to bycie dobrym jest ze szkodą dla nas. I to wtedy już nie jest dobro. Hmm. I to też nie ma tam wolności wyboru, bo ja mogę dokonać poświęcenia jako aktu, w którym ja mówię, dobra, nie chcę tego, ale decyduję się i świadomie podejmuję taką decyzję. A jeśli ja nie jestem w stanie powiedzieć nie, to tam nie ma wyboru, tam nie ma wolności, to ja muszę znienawidzić tego, komu ulegam. Ja nie chciałbym doprowadzać siebie do takiego stanu, w związku z czym trochę mam to wahadło przesunięte w stronę granic teraz, to jestem wyeksponowany na kontakt. Ale myślę, że to jest warte, żebyśmy się nauczyli i zresztą no, też przygotowuję, jestem w fazie opracowywania takiego programu, który uczy też i tego, bo stawianie granic to nie oznacza odrzucenia drugiej osoby. No, tylko wyrażenie swojej prawdy w taki sposób, który jest, nie narusza właśnie granic drugiej osoby. Tak. A wiesz, przychodzi mi też tak tutaj, że to się też łączy z tym proszeniem o pomoc, bo tak wspomniałeś o tym, że wiesz, że na przykładzie osoby, która przychodzi na imprezę, że ten, który organizuje imprezę, jest już na samym wstępie zły, bo siebie nie wyraził, tak? Czy z takim nastawieniem do niego wychodzi? Mi się tak skojarzyło z mojego własnego życia taka sytuacja, gdzie kiedyś w Londynie jeszcze mieszkając, jechałam do znajomej, daleką, daleką drogę miałam przebyć, no i potem ze stacji pociągowej jeszcze miałam do niej dotrzeć i nie poprosiłam o pomoc, tak? Nie poprosiłam, czy mogłabyś mnie odebrać z tej stacji, ale jakby założyłam z góry, że ona powinna o tym pomyśleć i powinna mi zaoferować tą pomoc, ale ja nie poprosiłam sama o tę pomoc, wiesz, to jest też jakby forma wyrażenia siebie i potem byłam na samym wstępie już zła, tak? Byłam zła i potem jeszcze chciałam, wiesz, kamuflować tą złość, że wszystko jest cacy. Byłam zła o to, że ona o tym nie pomyślała, a tak naprawdę to była złość, wiesz, do samej siebie znowu, że to ja nie poprosiłam, nie zapytałam. A wiesz co, no to jest kwestia odpowiedzialności, nie, za siebie. Czy my jakby próbujemy przenieść to na innych ludzi, traktujemy ich jako obiekty, które się mają nami zająć, czy bierzemy odpowiedzialność również za pozyskanie tego wsparcia? Oczywiście byłoby cudownie, jakby świat do nas przyszedł i nam wszystko dał. Ja myślę, że to się czasem zdarza, ale też dorosłość polega na tym, że sobie to dajemy. Ale to, jak ty to opowiedziałaś, to mi się przypomina też. Historia jest cudowna, dobra jest i dla kobiet, i dla mężczyzn, ale wraca moja nauczycielka Joy Manet, to jest historia, którą opowiadam na warsztatach często, która przyjechała do Polski i powiedziała, ja tu słyszałam, że kobiety narzekają na mężczyzn i słyszałam, że tu kobiety mówią, że mężczyźni są tacy jacyś mało dżentelmeńscy i nieuczynni. I ona mówi, a ja nie zauważyłam. I historia jest taka, że Joy wysiada w Krakowie z pociągu, stoi na peronie, podchodzi do jakiegoś faceta, stawia obok niego walizkę, patrzy mu w oczy i mówi, dziękuję. I idzie do przodu. I ruszyła do przodu. I ten facet wziął walizkę i poszedł za nią. Nie? I ona mówi, ja poczułam się lepiej jako kobieta, bo on się mną zajął, a on... Ale jak on się poczuł jako mężczyzna, prawda? Przecież mężczyzna, wiesz, nie jestem mężczyzną, to jest do ciebie pytanie, Michał, ale mi się wydaje, że mężczyźni jakby dobrze się z tym czują i kochają, jak mogą właśnie coś pomóc kobiecie, prawda? On się poczuł jak lepiej jako mężczyzna. I to jest kontrowersyjne, zaraz tu wszystko rozjaśnię na poziomie tłumaczenia tych rzeczy, ale intuicyjnie wiemy, że to może być sens, nie? Bo albo targasz tę torbę po tych schodach, mówisz, nie, jestem silna, nie potrzebuję, jakby to, ręka ci odpadła, ale idziesz dalej dzielnie, w drugiej ręce zakupy po drodze, bo doniosę do domu, nie, co tam. No ale to wtedy nie pozwalasz światu, żeby się tobą zaopiekował, człowieku, kobietą, mężczyzną. Albo po prostu, bo tam jest pytanie, jak ona to zrobiła, bo albo traktujesz kogoś jako obiekt, który ma się tobą zaopiekować i go wtedy nadużywasz i Joy jest świetna w tym, ona tego nie robi, ona pozyskała tego mężczyznę, bo ona zobaczyła w nim mężczyznę najpierw,
a potem uznała, że on ma coś, co coś może też wnieść, więc tam było uznanie tego, że on jest większy, że jest silniejszy, że on może rzeczy, których ona nie może. Powiedziała dziękuję. To nie było dziękuję, jesteś od noszenia walizek, tylko to było dziękuję, to ty możesz, a ja nie. Bo tu nie chodzi o wykorzystywanie, prawda, czy nadużywanie. No. To jest zupełnie tutaj, wszystko to, o czym mówimy, mam takie poczucie, że to jest cienka granica, prawda, że to jest takie, że tak. Może ktoś sobie, okej, to ma być konkretnie tak, a to właśnie tak nie jest, nie? No. Chodzi o uznanie. I rzeczywiście prawda jest taka, że mężczyźni mają instynkt provide and protect, czyli opiekuj się i zaopatrzaj. No i teraz jak kobieta pozwoli mężczyźnie albo uruchomi ten instynkt, oczywiście, że mężczyzna sam to może uruchomić, to nie jest, że to kobieta ma robić, bo facet chce to też robić. Tylko jak kobieta nosi sama te siaty i mu pokazuje, że on nie musi tych siat nosić, no to on chętnie też z tego korzysta i tych siat nie będzie nosił, chyba że się będzie kłóciło to, że jednak ci pomogę. Ale też można, w ogóle to taka rada, jak atrakcyjność wzbudzać, udzielana przez guru randkowego dla kobiet, jest taka, że jedną z najlepszych rzeczy to możesz po prostu podejść do mężczyzny i powiedzieć I could really use your help with. Naprawdę mógłbyś mi pomóc z tym. I tyle. Nic nie podrywasz, nie starasz się. Już naprawdę byłoby, bardzo by mi pomogło, gdybyś teraz to zrobił. Ale wiesz, to też jest umiejętność, to też jest spotkanie się z jakimś swoim lękiem, bo tak. zwłaszcza w tych czasach ja myślę, że my kobiety jesteśmy takie, wiesz, że my się tego boimy. I też znowu mogę tutaj mówić za siebie, ale ja się bałam skorzystać z pomocy, wsparcia, chciałam być zawsze niezależna i tylko wiesz, że ja sama i świetnie mi to wychodziło, tylko że wiesz, byłam, jednak czegoś brakowało, nie? I dalej jeszcze gdzieś jakby echo tego odzywa się czasami w życiu, a życie pięknie, jak to życie na swoje sposoby daje sygnały, bo kilka tygodni temu wracałam z supermarketu, długą drogę miałam do przejścia, siaty po prostu takie ciężkie, i sobie wtedy tak pomyślałam, Boże, co ja bym dała, żeby teraz tutaj był ktoś i mi pomógł nieść te siatki. I słuchaj, w tej minucie, nagle, ja nie wiem w ogóle jak to się stało, zza moich pleców wyłonił się jakiś mężczyzna i pyta się, czy pomóc pani ponieść te siatki. Wiesz, co ja zrobiłam? Po prostu mnie tak ścisnął ten lęk, jakiś taki, wiesz, z przeszłości i po prostu sparaliżowało mnie, a chciałam tego. I nie, jest wszystko okej, dziękuję. Wiesz, on poszedł przede mną i myślałem, Boże, wiesz, dopiero zaczęło do mnie docierać, co ja, jak ja znowu się zamknęłam, nie? Tak. Więc to jeszcze potrafię o sobie dawać znać, ale to jest jakiś... Bardzo to rozumiem, Sylwia, i bardzo mi jest blisko do tego, bo ja raczej jestem z tego nurtu, bo to nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna, że człowiek czasem potrzebuje też wsparcia, nie? Po prostu człowiek. To między kobietami i mężczyznami to jest jeszcze specyficznie czemu, jak i po co, ale każdy potrzebuje. I teraz proszenie, przyjmowanie i wpuszczanie, bo ty byłaś już w takim miejscu, że pomyślałaś o tym, czyli ta prośba była wyrażona jakoś w twoim istnieniu. I nawet jeśli wierzymy, że wszechświat odpowiada, no to Bóg był tak łaskawy, że cię od razu wysłał jakiegoś tam anioła do niesienia siatek, nie? A potem, wiesz, już przyjęcie tego, tu się zaczyna, nie? Ty powiedziałeś, że się zamknęłam, ale to jest prawda i my to wszyscy robimy. Człowiek się zamyka na to, co mógłby dostać. Ja myślę, że my dostajemy tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć. I to jest, i bardzo tego nie lubię, bo jak nie dostaję tego, co mi się wydaje, że chcę, to zaraz uważam, że to jest wina tych ludzi, co mi nie dali. To są źli ludzie i w ogóle ich nie lubię i ten, i się nie oddaję, fuj. I oczywiście, że to się, ten foch tam się rozrasta. Ale być może oni tego nie dają, bo ja tego nie umiem dźwignąć, albo nie umiem przyjąć, a być może okazałoby się, że jakbym przyjął, to bym musiał być miękki, albo byłoby to niebezpieczne. Wiecie, w dawaniu jest ruch od środka na zewnątrz. Nie? To ja, ale to jest też ruch odpychania. Więc jak dajesz za dużo, to też odpychasz czasem. A w ruchu przyjmowania nie ma ruchu. Trzeba się otworzyć i pozwolić, żeby to przyszło. A jak już przychodzi i cię dotyka, to staje się częścią ciebie. No i tu wszystko wyłazi. Nie? Czy ja mam poczucie własnej wartości, żeby to przyjąć? Czy ja czuję, że zasługuję i mogę się otworzyć jako osoba i to wpuścić? Czy też jednak myślę, że nie? I nawet jak tego chcę bardzo, to w środku się kurczę. No to wtedy to nie może do mnie dotrzeć. A nawet jak dociera, to się odbija, nie? Spada tam na ziemię.
Więc praca z oddechem ostatecznie jest o totalnej odpowiedzialności również za to, co otrzymujemy, za to, czym się dzielimy, za to, kim się stajemy i za to, co potrafimy wziąć. Ale jest pewna arogancja w nieprzyjmowaniu. Tak nam to odwrócę. Ponieważ wtedy nie dajemy tej drugiej osobie poczucia, że była, że miała coś wartościowego, czym mogła nas obdarować. Więc przyjmowanie jest też formą dawania. Bo jeśli ja przyjmę, to obdarowuję tego, kto mi coś dał, bo mówię, to było dla mnie ważne i to wpuściłem ciebie, już jesteś częścią mnie. I czytałem kiedyś taki piękny tekst, że może w miłości nie chodzi tylko o dawanie, tylko chodzi o to, żeby umieć przyjąć drugiego, jego obraz, jego formę ekspresji. On wtedy czuje, że ma w nas miejsce. I chętnie przychodzi, bo ma do kogo. Jejku, tak pięknie mówisz i w ogóle, no tak fajnie płynie nam ta rozmowa, już godzinka nam minęła. Tak. Także myślę, że będziemy tutaj gdzieś powolutku sobie kończyć. Ale też mnie przyszło, jak mówiłeś o tym właśnie, o tym przyjmowaniu, że to przyjmowanie to jest takie, żeby potrafić tak przyjmować, tak bez oczekiwania, nie? Bez jakiegoś, bo czasami jest tak, że my właśnie wchodzimy takie należy mi się, albo czekamy, aż to coś, że ja przyjmę bardzo chętnie, to ja teraz czekam, wiesz, tak, na przykład ludzie chcą doświadczać więcej jakiejś obfitości, miłości w życiu. To ja czekam, oczekuję. I to wtedy też jest generuje napięcie, nie? To przychodzi po prostu jakby samo. I teraz czy w tym momencie, kiedy to przyjdzie bez żadnych spekulacji, kalkulacji, oczekiwania, tak jak właśnie mnie ten facet zaskoczył z siatkami, czy ja jestem w stanie teraz coraz częściej, bo to się nie będzie działo za każdym razem, ale coraz częściej jednak, o, jak miło, tak, proszę. Wiesz, ale pan jest cudowny. Nie chcę paradować po mojej ulicy z siatami, czekają na kolejny. Uwaga, ile osób nas ogląda, masz tam wyświetlone. Uwaga, wszyscy teraz mamy challenge of the week. Bierzesz siaty, paradujesz, czekasz, aż ktoś ci będzie. To jest po prostu wyznacznik twojego poziomu świadomości. Czy ktoś przychodzi i czy mu pozwalasz, nie? No i sorry, no, zero-jedynkowo, od razu będziesz widzieć, czy przyjmujesz, czy nie przyjmujesz. O Jezu, nie. No tak, nie. Ale bardzo zaprowadzono wielu ludzi chodzi z światami tam i z powrotem. Nie? Wiesz, mi się wydaje, że znaczy tak to czuję i tak tego doświadczam, że ta obfitość, która jest naprawdę nieograniczona i cały czas mamy do niej dostęp, że ona nie jest właśnie skalkulowana, że tam nie ma tego elementu, wiesz, oczekiwania, czy właśnie tego, a często myślę, że tak jest z taką pracą rozwojową, tak? Że dużo oczekiwania się pojawia, że coś mi ma dać coś i wtedy to coś się nie pojawia. No i dlaczego, nie? No, tak, oczekiwania zamykają, ale to jest w ogóle skomplikowany trochę temat, bo z jednej strony trzeba mieć jakieś intencje. Bez oczekiwania, nie? Tak. I jednocześnie trzeba te intencje stawiać i dążyć działaniem do osiągnięcia pewnych rzeczy i mieć otwartość na to, że pewne rzeczy się same wydarzają. To jest znowu takie wahadło, nie? Od takiego poddania się do przejmowania odpowiedzialności. Ja myślę, że i to, nie? Ja to jestem taki pośrodku. W którymś momencie wydaje mi się, że rośniemy na tyle, że potrafimy objąć oba spektrum, że jesteśmy otwarci na przepływ i przyjmowanie samoistnie bez oczekiwań, ale jednocześnie wiemy, co trzeba zrobić, żeby rzeczy się stały. I to są dwa wymiary, i działanie, i oddanie tego. Dziękuję. Naprawdę taka karmiąca rozmowa, taka piękna. I dla mnie to też jest niezwykłe doświadczenie dzisiaj. Nie wiem, chyba z racji tego, że dzisiaj zaczęłam prowadzić program o lęku, to tak mi przychodzi, wiesz, temat lęku co chwilę. Ale powiem też, wiesz, no jesteśmy tu w prawdzie, że dla mnie jakby zmierzenie się, zaproszenie do rozmowy mężczyzny też się wiąże z pewnym przekroczeniem moich lęków, bo gdzieś zawsze dużo prościej mi być z kobietą, wiesz, że to takie było, jejku, Michał tutaj będzie, jejku, a jak ja zacznę przy nim głupotę opowiadać tutaj i ty, wiesz, jakby... Już za późno, no już. Już wszystkie głupoty, które miałaś powiedzieć, już padły, już teraz. No, także dziękuję ci, że mogłam takie, wiesz... Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobrą rozmowę można poznać po tym, że wszyscy po skończeniu są mądrzejsi, nie? I dobrego słuchającego można poznać po tym, że człowiek powiedział coś mądrego, więc jeśli ja powiedziałem coś mądrego, to może też dlatego, że ty
potrafiłaś tego słuchać. Nie wygłupiam się, naprawdę udzielając wywiadów zauważam, kiedy ja mówię mechanicznie, a kiedy mówię z przepływu i to w zależności od tego, czy ktoś też tą treść przyjmuje. Dziękuję ci za zaproszenie. Ja chciałem zrobić live'a w tych wszystkich tematach, których już opowiedziałem, więc trochę się zrobił zbędny. Miał być 9 maja. No widzisz. Ale może 9 maja zrobię coś takiego, tylko będzie dodatkowa praktyka, jak to w praktyce zrobić, nie? Nie tylko koncepty, ale... Nie za wiele, no. No, praktyczne aplikacje, bo to jest koncepcja, która nas otworzyła teraz, ale też to trzeba umieć wszystko. To nie jest tylko tak, że to... Bo teraz mamy taki efekt, zrozumieliśmy, jak działa świat i on się będzie utrzymywał. Nie, jutro rano staniesz i może on tam będzie, a może już go nie będzie, może czas sobie będzie przypomnieć to od nowa. I to też jest specyfika nas ludzi, że potrzebujemy sobie przypominać, ponieważ... Świadomość nie ma, ciało nie ma organów podtrzymujących świadomość. Świadomość się otwiera i potem trochę odpływa. Bardzo dziękuję też za to, za tą okazję. Nie uciekaj, ja się teraz rozłączam z wami, kochani. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję, nie wiem ile osób udostępniło, ale bardzo jestem wdzięczna za każde udostępnienie. Niech popłynie dalej w świat, no bo nam tutaj popłynęło, bo nie planowaliśmy zupełnie, bez żadnego planu się tutaj połączyliśmy, ale było tak, jak miało być, także bardzo dziękujemy. No i co? Oddychajcie. Do spotkania. Tak. Dzięki. Rozłączam się.